Aleksandra Florczak, akrylnews.pl. Ze mną Artur, ochroniarz, nie, można tak powiedzieć? Kolega, przyjaciel i no mogę ochronę dziumy kolegi. Rozumiem. Będziesz walczył teraz na Punchdown 3. Tak. Dwa dni temu ktoś zatelefonował do mnie, złożył mi ofertę i mówię, a emerytura sportowa, pora wrócić. Rozumiem. I jak się przygotowujesz? Nie wiem, nie mam pomysłu nawet. Dopiero będę oglądał poprzednie gale, będę wymyślał treningi, nie mam pojęcia. Rozumiem. A jeżeli chodzi o przeciwników, przykładowo Slap Fighter z Rosji, obawiasz się? Dam mu szlimfa, chudnie, będzie słaby. Okej, okay, rozumiem. Nie myślę o tym. Wchodzę, biję, przyjmuję ciosy, wygra dobrze. A jeżeli chodzi o swojego faworyta, to jest nim? Ja. Oprócz siebie oczywiście. Bonus, ale nie w Kierniowej. No, Żaleś. Myślę, że fajnie by było wygrać z Żalesiem, zabrać mu tytuł. Czyli idziemy po wygraną. No po co przechodzę to? No i tak 30 tysięcy. Główna nagroda przecież. Proszę powiedz mi, Artur, jeżeli chodzi o walki kobiet, jak sądzisz, co tam będzie się działo w ogóle? No przykro mi, że nie będzie kiślu, ale walki kobiet, no kurde, no trudno mi powiedzieć. No. Jeżeli będą miały ochotę bić się, będą naprawdę się biły, nie się biją. Mamy równouprawnienie. To prawda. Tak. Zapytam jeszcze o Rose Neymana. Co tam się wydarzyło? Ojej, a więc tak. Kolega Dresik wypowiedział się negatywnie na temat mojego przyjaciela Bonusa. Pomyliło mu się, nie? Byłem ochroniarzem. Odpowiedziałem mu, dopóki nie naruszył mojej osoby, nie reagowałem. No ale chłopo w kwelu, w frajerze, to nie jest ładne słowo, leciał w moim kierunku, wiadomo, nie widziałem, leci do Bonusika, do mnie. Sam siebie broniłem i to nie była obrona Bonusa, tylko przygotowanie na to, że on może próbować mnie uderzyć. No i gdyby nie ten szkolik, ochrona, podejrzewam, że nie byłoby dzisiaj Dresika. Ale lubię chłopaka, niech sobie opowiada, tam nie wypisuje. No, młody, gniewny. Rozumiem. A jakby ci przyszło walczyć z warszawskim Dresikiem, myślisz, że co by się stało? Ale tutaj? No na przykład na Punchdown albo w MMA, w boksie. No, była kiedyś oferta po Fame dwójka, tak. Była taka propozycja przez ludzi. Bardzo, no widzi, kurde, no internet jest taką, na internecie ludzie udają chojraków. Kiedy pamiętam, ktoś tam napisał, że widziałbym walkę ze mną, stwierdziłem, że okej, okay. On powiedział, że dobra. I za chwilę napisał mi wiadomość, że ja, to nie moja waga, nie mój wzrost. Kurde, no u mnie proste, albo wychodzi, albo nie wychodzi. A nie grywa chojraka w necie, a prywatne wiadomości pisze, jak taka ciocia. Rozumiem, czyli wyjaśniasz. Powiedz mi proszę... Gdyby była walka, będzie chętny, nie ma problemu. Czyli jeżeli chodzi o Fame MMA, jakby też jakieś oferty się pojawiły tutaj z organizacji, to byłbyś chętny? Jeżeli chodzi o Fame, dwukrotnie była propozycja i dwukrotnie przeciwnik się wycofał. Pierwszy był Gremlin, to był ochroniarz, wyzwał mnie na pojedynek, jak zgodziłem się, wołał do mikrofonu, że albo się, można wulgarnie? Jego słowa to były, Gremlina, albo się rucha, albo się jest wyruchanym. No to wychodzi na to, sam się wyruchał. Drugi, bo niedawno była oferta, miała być walka Goliat-Dawid. Miał być przeciwnik 80-kilogramowy, ja 135, no ale jednak nie doszło do skutku. Były dwie oferty, które nie zrealizowano. Rozumiem. Powiedz mi, Artur, jeszcze jak się przygotowujesz, to już wiemy. A czy osoby, które ci kibicują, to rodzina, najbliżsi? Kto tam cię najbardziej motywuje do tego? Co mnie motywuje? Motywuje mnie wygrana, a mam bardzo dużo szereg znajomych, kolegów, przyjaciół, rodziny, która wspiera mnie. Wiadomo, że boją się o moje zdrowie, ale od małego byłem takim coś dużym urwichem. Także śniaki poszkodzą, a sianko wpadnie, do kiedy.
No tak. Tego ci życzę i życzę powodzenia. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po twojej myśli. I dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.